W tym filmie rozwiążę zadanie z naszego portalu o procesie rozwiązywania równania, takiego prostego równania liniowego. Czyli stwórz listę kroków ułożonych po kolei, które pozwolą rozwiązać poniższe równanie. Czyli tu mamy te kolejne kroki i przeciągamy je tutaj na to miejsce i musimy w odpowiedniej kolejności je ułożyć. Teraz ja przekopiowałem to do mojego notesu i tutaj. Dobrze, przepiszmy to. 1/7x plus 6 jest równe 11. Więc jakbyśmy to rozwiązywali? No, pierwszym krokiem pewnie byłoby pozbycie się tej szóstki z lewej strony, żeby mieć 1/7 x tylko. Można też pomnożyć wszystko przez 7. Prawda? Więc popatrzmy, jakie tu mamy. Odejmij 6 od obu stron lub pomnóż obie strony przez 7. Oba te kroki są możliwe, więc może sobie zróbmy, że pomnożymy tylko jak pomnożymy przez 7, prawda, w pierwszym kroku, to potem by nam, no nie ma kroku, który byśmy, zobaczmy, prawda, to też tak można robić, więc zróbmy może w taki sposób, że oczywiście można by pomnożyć przez 7, prawda, czyli tak, mamy 7 razy 1/7x plus 7 razy 6 równa się 7 razy 11. No i 7 razy 1/7 to jest właśnie x, czyli by było x plus 7 razy 6 to jest 42. To jest równe 7 razy 11, czyli 77. Czyli to byłby pierwszy krok. No dobrze, ale potem, co byśmy zrobili potem? No nie mamy kroku, który możemy wykonać, bo tak, dodaj 6 do obu stron do tego. No to zupełnie bezużyteczne. Podziel przez 7 z powrotem, no to trochę bez sensu jest najpierw dzielić przez 7, potem mnożyć przez 7, bo to jest odwrotna operacja, to by nas z powrotem doprowadziło do tego równania. No i odejmij 6 od obu stron, to też trochę nie warto. Czyli to pewnie ta droga też jest poprawna, ale nie ma tutaj na tej liście. Wobec tego musimy robić inaczej. Mianowicie, no najpierw byśmy sobie 1/7 x chcieli zostawić po tej stronie. Czyli ja jeszcze raz przepiszę to równanie. 1/7 x plus 6 jest 11. Czyli tą szóstkę, chcemy się pozbyć tej szóstki, czyli odejmujemy 6 od obu stron. I w ten sposób mamy tak. 1/7 x jest po lewej stronie, a po prawej jest 11 minus 6, czyli 5. Dobrze, czyli to byłby pierwszy krok. Odejmij 6 od obu stron. To byłby nasz pierwszy krok. No i drugi krok byłby co? Czyli mamy równanie tutaj 1/7 x jest 5, czyli żeby odzyskać x, to musimy przez 7 pomnożyć. Na obie strony mnożymy przez 7. Wtedy po lewej stronie zostajemy z x, a po prawej 5 razy 7, 35. I dostaliśmy rozwiązanie. Czyli to byłby pierwszy krok. Odejmij 6 od obu stron, a w drugim kroku pomnóż, prawda, pomnożyliśmy obie strony. Czyli to byłby drugi krok. No to wracamy teraz do naszego. Czyli tak, to był pierwszy krok. Odejmij 6 od obu stron, a drugi krok był pomnóż obie strony przez 7. I sprawdzamy odpowiedź. Wspaniale. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań, zdobywania punktów i odznak.